Niedawno rodzice sześciolatków świętowali wielki sukces, wielki swój sukces, bo oto MEN, Sejm właściwie, przepraszam, Sejm przyjął ustawę przygotowaną przez posłów, dającą wybór rodzicom sześciolatków, czy posłać dziecko do pierwszej klasy, czy do zerówki. Był wielki sukces, była radość, a teraz, proszę Państwa, okazuje się, że tak naprawdę żadnego wyboru nie ma. Dlatego, że przynajmniej w wielu miejscach tak w tej chwili wygląda sytuacja, że tego wyboru nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że przedszkola zerówek nie będą tworzyły, ponieważ nie będzie miejsc dla trzylatków. Pamiętajmy, że teraz cztero- i pięciolatki mają prawo pójść do przedszkola, w związku z czym mają pierwszeństwo przed trzylatkami. Gdyby sześciolatki zostały w przedszkolach, wtedy dla trzylatków nie byłoby miejsca. Więc przedszkola mówią, przepraszamy, u nas zerówki nie będzie. No więc rodzice, wybór rodziców się zawęża, tak? Mogą posłać dziecko do zerówki w szkole lub do pierwszej klasy. Ale tu też okazuje się nagle, że właściwie tego wyboru tak naprawdę nie ma, bo dostaję sygnał od Państwa, od wielu rodziców. Państwo piszecie na Facebooku, na maila redakcyjnego, na portalach społecznościowych, że wiele szkół prawdopodobnie pod naciskiem samorządów, też nie tworzy zerówek. W związku z czym, jaki rodzice mają wybór, zostaje tylko pierwsza klasa. Jest jeszcze coś takiego, że Państwo będziecie, jeśli zdecydujecie się na zerówkę, przejdziecie przez rekrutację systemem i wtedy może się okazać, że Wasze dziecko zostanie wysłane do zerówki gdzieś na obrzeżach, hen-hen, daleko od domu, dlatego że w ustawie nie zapisano rejonizacji zerówki. I to jest poważny błąd ustawodawcy, to można naprawić rozporządzeniem. Jeśli to się nie stanie, naprawdę rodzice nie będą mieć w tej chwili żadnego wyboru. Samorządy wypowiedziały MEN-owi wojnę, samorządy robią swoje, samorządy nakłaniają szkoły i przedszkola do tego, żeby zerówek nie tworzyły. Przypomnijmy, że większość samorządów jest jednak w ręku PO, a PO zrobi wszystko, żeby udowodnić, że ta reforma to wielki sukces. I oto we wrześniu nagle okaże się, Platforma powie, że 90% dzieci poszło do pierwszych klas, rodzice wybrali pierwsze klasy, więc o co był cały hałas? No ale co będzie, jeśli pójdą do tych pierwszych klas, bo po prostu nie było wyboru? Apeluję do minister Zalewskiej, żeby jeszcze w tej sprawie coś zrobiła, być może rozporządzenie, ale coś tu jest nie w porządku, bo rodzice wyboru nie mają w tej chwili.